Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj goszczę dwóch jegomościów na tej sofie. Myślę, że twarzy nie trzeba przedstawiać, bo i Radka Gołębiewskiego, i Łukasza Ugarękę myślę, że wszyscy znają, bo jakby nie patrząc, są to osoby wszechobecne w gravelowych jakichś zawodach w Polsce, w szczególności jeżeli chodzi o ultra. Są to osoby, które myślę, że mają największe doświadczenie albo jedno z największych w Polsce, jeżeli chodzi o tego typu zawody, w szczególności Łukasz, jeżeli chodzi o zawody zagraniczne i Radek, który notorycznie wygrywa wszystko praktycznie, co się da, nie Radek? Czy nie? Może nie wszystko, ale w dużej większości. W dużej większości tak, nie? Chociaż ile było drugich? Masz tu jak... Sporo było drugich miejsc, ale drugie miejsce to chyba najsłabsze miejsce, które zająłem we wszystkich tych zawodów, w tych wszystkich moich imprezach, które startowałem, ale tych drugich miejsc było mimo wszystko dużo. Sporo, tak. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale jednak są mocniejsi. No czasem się zdarza. Powiedz mi, jak ogólnie traktujesz takie drugie miejsce? Jedziesz w ogóle, żeby wygrywać? Od razu, wiesz, sfokusowany na pierwsze miejsce, czy tak niekoniecznie? Nie, ja zawsze podkreślam, że jadę, żeby ukończyć, dobrze się bawić, przejechać w zdrowiu, w szybkim tempie, a na trzecim miejscu gdzieś dopiero jest wynik. Aha, czy tam bicie rekordów. Nie? Nigdy nie staję na starcie po to, żeby zwyciężyć, czy tam ustanowić jakiś rekord. Nie? Ja po prostu bawię się, jadąc na rowerze. I tak mam. Czyli fana przy okazji noga tak podaje, że staje na pudle na pierwszym miejscu. Jakoś tak się złożyło. No w twoim przypadku, Łukasz, akurat to tak wygląda, że ty w sumie celujesz nie na wynik, a na przygodę, nie? No, raczej tak. Ja rzadko kiedy jestem pierwszy, więc bym powiedział, a z czego w ogóle to wynika, że ty i tak w większości przypadków jeździsz za granicą niż w Polsce? Tak, Polska jest jakaś taka nudna? Kurczę, lubię odkrywać to, co nowe. Jest tyle wyścigów na świecie, że jeszcze kilka lat będę miał co robić, żeby przejechać wyścigi. Tak jak kiedyś sobie zaplanowałem, chcę wystartować na każdym kontynencie. Jest jeszcze trochę do zrobienia, ale nie przestanę się ścigać, dopóki tego nie zrealizujesz. No to pewnie. Chłopaki, przyjechaliście dzisiaj w ważnym temacie w sumie dla nas wszystkich, bo w tym roku będziemy chcieli jako Velopoint was nieco wspomóc i udało mi się kilka rzeczy zorganizować dla was. Przyjechaliście ty, Radek, z Torunia, ty z Krakowa. Spotkaliście się w ogóle, jak żeście się złapali gdzieś tam w Krakowie? Ty przyjechałeś pociągiem i co? I Łukasz cię zgarnął, tak? I nie. Ja przestałem jeździć pociągami. Zacząłem jeździć rowerem. Okej, dobra, sorry. Nie było pytania, zapomniałem. Jest. Na rowerze, z Torunia przyjechałem do Katowic do kuzyna, bo tam go obiecałem odwiedzić. No i z Katowic do Krakowa, wiadomo, nie jest daleko i w połowie dosłownie w połowie, jest, nie? Jest tylko końcówka grudnia, nie? Z Katowic do Krakowa się spotkaliśmy i wróciliśmy do Krakowa z Łukaszem, a stamtąd pojechaliśmy do Rzeszowa pociągiem PKP. Czyli dzisiaj ile macie? 115, tak? Tak, już 115 km. No i oczywiście wracamy rowerami, nowymi maszynami do Krakowa. A później zobaczymy, jak pogoda pozwoli na to, samopoczucie, to może iść pocisnę z Krakowa do Torunia. Rowerem oczywiście. Żeby było jasność, chłopaki dzisiaj sobie zrobili 115 km na rowerach, przyjechali tutaj PKP-em do Rzeszowa, żeby właśnie, o której godzinie jest prawie 10, żeby za chwilę pojechać z powrotem do Krakowa. Takie życie ultrasa, całe życie longiem. Tak to wygląda w tym przypadku. Chłopaki, dzisiaj odbieracie dwa rowery. Rowery, które mam nadzieję, że dużo przysporzą wam frajdy, przysporzą wam dużo radości z jazdy przede wszystkim. Obydwaj wymieniacie swoje leciwe, wyjeżdżone rowery na coś już troszeczkę nowszego i w obu przypadkach myślę, że jest to coś całkowicie innego niż to, co do tej pory żeście jeździli. Przy współpracy ogólnie z Cannondale'em i Aspire udało mi się dla Radka zorganizować rower. Łukasz odbiera swoją maszynę, którą mamy tutaj za nim, a tu jest Radzia rower, którym będziecie się ścigać w sezonie 2024. Powiedzcie, jakie jest pierwsze wrażenie? Są to Cannondale Topstone na pełnym zawieszeniu, są to rowery na karbonowych kołach, na elektronicznych napędach SRAM-a. Jak w ogóle się na nie zapatrujecie? No ja na razie przejechałem się tylko po sklepie, ale... Wow! Okej. Ale no, czuję, że będzie duży przeskok w stosunku do tego... Czyli te nierówności w panelach ci odzorowały to, co będzie... Tak, wszystko ścigać, wybrane. Tak? Czyli wybiera. Tak, a tak poważnie to potrzebowałem czegoś na
trochę cięższe wyrypy niż to, co jest w Polsce, trochę bardziej górzyste i chciałem pozostać przy gravelu. Chciałem też jakiś rower, który by faktycznie... Trochę lepiej tłumił drgania? Tłumił drgania, bo jednak przy długich wyścigach plecy, ramiona dostają strasznie w kość i jednak trzeba coś zapobiec w jakiś sposób temu. I z tego, co mi się wydaje, Cannondale daje taką możliwość i panaceum na te wszelkie dolegliwości, które dręczą chyba większości ultrasów. No pamiętam jak ból. Pamiętam ogólnie jak żeśmy, sorry, że ci tak wdepłem, ale pamiętam właśnie jak jeździliśmy nawet proziaka i ty się mocno skarżyłeś na to, że gdzieś tam ból w kręgosłupie, w nadgarstkach i po prostu najlepiej usiąść już przed telewizorem na kanapie i przestać jeździć, ale... Powiem ci, że proziak to był specyficzny, bo kilka, nie wiem, dwa tygodnie przed proziakiem, jak jeździliśmy, no miałem delikatny wypadek i ból pleców był z tym związany, ale faktycznie każde ultra to jednak jest trochę bólu. Czy też nadgarstki, czy plecy, no trochę tam pobolewa. Wcześniej jeździłem na oponach, które miały 40 mm szerokości, większych się nie dało. Teraz weźmy 44. Teraz będę miał 44 i do tego zawieszenie z przodu, z tyłu. No tak, bo twój rower jest wyposażony w widelec Lefty Oliver. Do tego macie zawieszenie Kingpin, czyli zawieszenie, które wam pozwala dość mocno amortyzować tylną część, że tak powiem, ciała. Czyli całe tak naprawdę ciało, które spoczywa głównie na siodełku. Więc myślę, że ten komfort na pewno wam się poprawi, a w szczególności na pewno na takich wyścigach, na jakie ty w szczególności preferujesz, czyli typowe górskie wyrypy. W ogóle Radek, skąd się wziął pomysł, że wy tu jesteście we dwójkę, przyjeździecie po rowery i nie bójmy się tego powiedzieć, jedziecie jeden z trudniejszych w świat, jeden z trudniejszych wyścigów, jaki się odbędzie w tej chwili, ogólnie jak się odbywa w kalendarzu imprez gravelowych na świecie, jakim jest Atlas Mountain Race w Maroku. Skąd się, Radek, to w ogóle, skąd, jak w ogóle się to stało, że wy jesteście tu razem i będziecie to jechać? Spotkaliśmy się na Ultra Dolina Bugu. Tam to było na jesieni wyścig. To była taka próba, tak? Tak, generalna, pasujemy do siebie, aczkolwiek jeszcze o tym nie myśleliśmy. Przyjechaliśmy tam wyścig razem, fajnie nam się jechało, fajnie współpracowaliśmy. Co najważniejsze, nie męczyliśmy się własnymi osobami, między innymi. No i Łukasz zarzucił temat wyjazdu wspólnego właśnie do Maroka. No ja długo się nie zastanawiałem się jakoś długo, czy pojadę, bo ja lubię wyzwania i takich propozycji nie odmawiam. Powiedziałem, że muszę sobie poukładać to wszystko w pracy i tak dalej. Długo to nie trwało, odpowiedziałem Łukaszowi, że jedziemy. Łukasz wszystko od razu załatwił, bilety wpisowe i tak się stało, że jedziemy wspólnie i te dwa tygodnie mam nadzieję, że na jakiejś przyjaźni naszej nie zaważą za mocno, a może zaciśnie się jeszcze nasza, powiedzmy, jakaś tam więź rowerowa, nie? Ty trzymaj opony, ja trzymam dętkę. No, być może taka współpraca będzie potrzebna na tych zawodach. Ja ogólnie bardzo dużo solo jeżdżę po tych wszystkich zawodach, co w pewnym momencie trochę już jednak przeszkadza, nie? Bo to jednak psychika też dostaje wiele mocno. Godzin samemu, no właśnie. Nie? Godziny nocą. Tym bardziej, że przepraszam, jedziecie z przodu, więc nie macie za wiele. No właśnie, o to chodzi. Nie? Nie ma kto was wyprzedzać. Widzimy się tam, powiedzmy, w zależności o której startujesz, kilka tam osób czy kilkaset wyprzedzisz i później zostajesz sam praktycznie na polu bitwy. A z Łukaszem mi się fajnie jechało, fajnie się wspieraliśmy, no i mam nadzieję, że to przełożymy na wyścig w Maroku. A jak w ogóle się zapatrujecie, jeżeli chodzi o wyścig w Maroku? Dla ciebie to nie będzie pierwszy wyścig w Maroku. Trzeci raz będziesz jechał? Trzeci raz. Tylko jedną edycję odpuściłem. W ogóle dlaczego Maroko? Dlaczego akurat ten wyścig? Dlaczego? Co jest w ogóle takiego fajnego tam? Maroko mi się spodobało już kilkanaście lat temu, kiedy tam byłem pierwszy raz. I jak zacząłem się ścigać w ultra, byłem takim totalnym nowicjuszem. W ogóle nie wiedziałem, jak się jeździ w ultra, będę szczery. Zobaczyłem film, który był filmem z wyścigu w Kirgistanie. Silk Road Mountain Race. I zacząłem coś tam szukać po internecie. I okazało się, że ten sam człowiek organizuje wyścig też w Maroku. I długo się nie zastanawiając, to był, nie wiem, może październik,
Stwierdziłem, kurczę, pojadę sobie tam. Wtedy to było 1200 km. Może się uda, może nie. A teraz jest ile? Ale jest mniej, więcej? Jest trochę więcej. Jest, więcej jest? Tak. 1300. Jest przedłużony odcinek wzdłuż oceanu. Wcześniej finish był w Agadirze, czy tam troszkę przed Agadirem. Teraz jeszcze jest takie fajne pasmo gór, niezbyt wysokie, ale wymagające, wzdłuż oceanu i tych kilometrów jest 1300, no i 21 tysięcy przewyższeń. Solidnie. Solidna wyrypa. No, bądźmy szczerzy, tam chyba pogoda jest największym albo sprzymierzeńcem, albo przeciwnikiem. W ogóle czego się spodziewać w lutym w Maroku, jeśli chodzi o temperatury? Bo to jest coś takiego podobnego. Powiem ci, że kurczę, co roku było inaczej. Ja śledzę te wyścigi, które się odbywają tam z roku na rok i pierwsza edycja, na której byłem, była edycją, która była ochrzczona edycją o najwyższej temperaturze, bo temperatura dochodziła do 40 stopni w pewnych miejscach, tam w szczególności jak się dojeżdżało do Sahary. Rok później edycja została przełożona, zdaje się, przez COVID i została przełożona na październik i tam strasznie padało i pustynia, czy też takie obszary pustynne mają to do siebie, że jak pada, to powstają rzeki i były takie miejsca, których nie dało się przejechać po wyznaczonej trasie i, no i było bardzo dużo problemów z tego powodu. Natomiast ta edycja 2023, na której byłem tylko po to, żeby sprawdzić, czy mi się chce jeszcze jeździć, była zimną edycją i na samym początku, czyli ten wysoki atlas, temperatury w nocy spadały do minus 13, minus 14 stopni, czyli było no, masakrycznie zimno. Czyli amplituda jest tych temperatur jest masakrycznie duża. No, to będzie chyba największe wyzwanie natomiast dla nas. Natomiast później, jak już zjechaliśmy z tych wysokich gór i docieraliśmy do w okolice Sahary, w góry, które są sąsiadują z Saharą, temperatura w ciągu dnia przekraczała 30 stopni, w nocy 0 i tak powiedzmy oscylowała pomiędzy 0 a 30 stopniami, także no, pogoda tu gra pierwsze skrzypce. Jeżeli ktoś jest odporny, jeśli ktoś jest dobrze przygotowany, dobre ubrania, no i przede wszystkim świadomość tego, że tak będzie, no to naprawdę dużo daje. Natomiast jak ktoś pierwszy raz spotka się z czymś takim, no to może sobie odpuścić, że tak zamiast jechać, to pójść spać gdzieś w jakimś tam ciepłym zakątku. Od skrajności skrajność, nie? Czyli albo za gorąco, albo za zimno. Czyli ogólnie ci się podobało, czyli sprawdziłeś i było wszystko okej, chce ci się dalej jeździć. A powiedzcie nam, co wy w ogóle będziecie się ubierać? Bo z tego, co słyszę, no to przez to, jakie panują tam temperatury, no to jednak ten ekwipunek, te ciuchy trzeba dość szeroko dobierać, jeśli chodzi o temperaturę i przede wszystkim termikę, nie? Co w ogóle powiem trzeba? Powiem ci szczerze, że dzisiaj z Radkiem przegadaliśmy o tym parę godzin, co wziąć, czego nie brać, jakie ubrania. Pierwsza rzecz, no nie możemy też wziąć nie wiadomo ile rzeczy, bo każdy kilogram w takim wyścigu, no to jest dodatkowe obciążenie, więc no musimy trochę po bandzie dobierać odzież i ekwipunek. Po bandzie, czyli minimum tego, co jest potrzebne, żeby przeżyć i żeby było, żeby zapewnić komfort termiczny, ale na przykład zapomnieć o tym, żeby w nocy gdzieś się położyć i przespać. Więc a bierzecie w ogóle jakieś śpiwory? Coś bierzecie? Czy tylko jakieś puchówki, żeby się tylko... Wymagania są takie, żeby mieć coś do spania, więc... Czyli to jest wymóg organizatora, tak? Że macie mieć coś do spania. Z racji tego, że to jest ciężki teren, nie wiadomo jakie będą warunki w sytuacji kryzysowej, żeby każdy miał coś, co mu zapewni komfort termiczny, więc bierzemy minimum, jakie jest tylko i wyłącznie wymagane, czyli matę i śpiwór ratunkowy. Każdy z nas będzie miał coś takiego, bo to jest wymagane, ale nie planujemy spać pod gołym niebem. Jeżeli będziemy się zatrzymywać, no to zatrzymywać. To gdzie spać? Gdzie trzeba spać? W takim, nie jak jesteście na pustyni, w ogóle nie będziecie, nie ładujecie cały czas. Maroko wbrew pozorom nie jest odludnym miejscem. Są miasteczka, większe, mniejsze. Są oazy.
Oaza, bo wiesz, wszystkim może się kojarzyć Oaza z takim małym jeziorkiem i palmą. Mi się tak na przykład kojarzy. Co to jest Oaza? Sprecyzuj nam, co to jest ta Oaza. Ale, tak szczerze, no to niewiele się pomyliłeś. Czyli zamiast jednej palmy jest tych palm dużo więcej. Jest jeziorko, musi być jakieś źródło wody, oczywiście, żeby te palmy miały jak żyć. No i są ludzie. Jak są ludzie, to jest miejsce do mieszkania. Jak jest oaza, to w Maroku też jest turystyka, więc są miejsca, gdzie można się przespać, gdzie można zjeść, gdzie można kupić jakieś tam jedzenie. Więc Maroko jest dość przyjaznym miejscem, według mnie. Nie jest zdecydowanie niebezpieczne. Ja tyle lat, ile tam jeżdżę, nigdy się nie spotkałem z jakąś tam niechęcią ludności tubylczej, że tak powiem. Wręcz przeciwnie, jak zobaczyli człowieka, który jedzie na rowerze po górach, to każdy był zainteresowany, każdy chciał pomóc, każdy chciał podrzucić, bo tam jak ktoś jedzie, no to wiadomo, jakimś tam terenowym samochodem, no to każdy pyta, czy nie trzeba podwózki, czy coś, nie? No, to są zdziwieni, że w ogóle komuś się chce na rowerze. Po co do Maroka przyjechać na rower, stary? Mogłeś jechać w Alpy, w Dolomity, gdziekolwiek, przyjechać do Maroka. A powiedz, Radek, bo to dla ciebie będzie debiut na arenie, że tak powiem, międzynarodowej, nie? Czyli generalnie twój pierwszy wyścig gdzieś tam, tak, za granicą? Tak, pierwszy wyścig za granicą. Wszyscy się pytali, dlaczego nie jeżdżę za granicą, tam z różnych powodów. W każdym razie będę miał teraz możliwość wykazania się. Dobrze, że jadę z Łukaszem, który ma bardzo duże doświadczenie, który mnie też wspomoże, powiedzmy, jeśli chodzi o tej sprawy takiej sprzętowej, co wziąć ze sobą. Dużo rozmawialiśmy na ten temat. Pewnie jeszcze tam nasz ten ekwipunek, który już mamy rozpisany, się jeszcze zmieni. Więc dzięki doświadczeniu Łukasza będę wiedział. On się uczył na swoich błędach. Ja niestety na swoich błędach nie muszę się uczyć, tylko dużo pomoże pod tym względem i uważam, że wspólnie ten ekwipunek taki rozłożymy na dwa rowery i uważam, że będziemy cisnąć dość mocno i szybko. To dobrze, to myślę, że warto mieć taką osobę jak Łukasz przy swoim boku, bo ja myślę, że wiele... Ja bym powiedzieć zupełnie przeciwnie, że warto mieć kogoś takiego jak Radek. No więc uzupełniamy się. No, nie? Tak, ty powiesz, co trzeba robić, a ty będziesz go bił w głowę, żeby jechał szybciej. Tak? Okay. Nie aż tak, ale na pewno będziemy się uzupełniać i czy psychicznie, czy mentalnie, czy sprzętowo. Rozłożymy ten, czy baterie jakieś nie na jedną osobę, nie na jeden rower, tylko na dwa rowery, na pewno to ułatwi, nie? Zdecydowanie. A powiedz mi, jest coś, czego się obawiasz ogólnie przy wyjeździe takim za granicę, czy ogólnie przy wyjeździe na tego typu, można powiedzieć, ciężkiej specyfiki wyścigu? Nie, na pewno jest dużo obaw różnych. Ja już wiele wyścigów przejechałem. To, że w Polsce jeździłem, to nie znaczy, że to były łatwe wyścigi, bo jeździłem trudne wyścigi i tak samo w górach, również u nas w Polsce. Więc ja jako tak mentalnie jestem przygotowany do tego wyścigu. No wiadomo, najważniejsze, czego mogę się obawiać, to zdrowie, czy czasami się nie dobawi człowiek jakiejś kontuzji, jakiegoś głupiego upadku, czy sprzęt wytrzyma. Całe szczęście mamy nowe rowery, które pewnie będą lepiej przystosowane do tych warunków, trudnych warunków, niż te nasze zjeżdżone, które już naprawdę są wysłużone, te karbony, to już naprawdę już te naprężenia mają takie, że w każdej chwili może coś strzelić. U ciebie chyba tam jakiś był przypadek strzelenia. Nawet właśnie widelec mi strzelił, więc nowe rowery dają nam gwarancję, że przynajmniej może będzie bezpieczniej, prawdopodobieństwo defektu będzie o wiele mniejsze niż na tych starych. Więc pod tym względem jesteśmy bardziej spokojni dzięki właśnie tym nowym rowerom, ale no wszystko może się wydarzyć, więc trzeba uważać, trzeba być cały czas skoncentrowany, nie ma co szaleć, w szczególności na zjazdach, dojechanie do końca to chyba jest najważniejszym takim celem, no i walka o jak najlepszą pozycję, liczymy na podium, może coś wyżej się uda, więc jedziemy tam. Łukasz się uśmiecha, Łukasz chyba jedziemy, jasny cel. Jedziemy tam się ścigać, na pewno nie jedziemy turystycznie, zrobić jak najlepszy wynik, ale cały czas mając na uwadze nasze bezpieczeństwo. Czyli generalnie jedziemy wygrać, ale z głową. Tak. Bo będziecie jechać w parze, nie? Tak, właśnie to trzeba powiedzieć, że są dwie kategorie.
Pierwsza to jest oczywiście solo. W tej kategorii ja startowałem do tej pory, ale szczerze powiedziawszy, ja osobiście to nie widziałem swojej przyszłości, żeby powalczyć o zwycięstwo. Z racji tego, że startują tam byli zawodowi kolarze, którzy no, zatrudnieni są po prostu jako zawodnicy, którzy mają startować i reprezentować firmy w tych wyścigach. No ale jest jeszcze kategoria par. Nie powiem, żeby to była gorsza kategoria, bo... My dzisiaj nawet rozmawialiśmy o tym, że mówiłeś, że jadą konkretni zawodnicy w parach, tak, nie? Tak, właśnie. Fajne jest to, że... Fajne, no może... No ja uważam, że fajne. Fajne jest to, że naprawdę bardzo dobrze zawodnicy pojadą w tym nadchodzącym wyścigu w parze. Więc będzie, na pewno będzie okazja się odnieść do czołowych zawodników, którzy startują w ultra na świecie. To jest bardzo fajne, więc jeżeli się uda dotrzymać im kroku czy koła, to będzie jakaś satysfakcja, nie? Natomiast no, walczymy o jak najlepsze miejsce. Nie będziemy ukrywać, że zrobimy wszystko, żeby wygrać. Żeby dojechać. Łukasz już dwa razy dojechał, ukończył, więc go przestało to bawić, a teraz chce powalczyć o najlepszą pozycję. Tak szczerze, faktycznie, ja startowałem dwa razy w tym wyścigu. No i pierwszy raz, jak wystartowałem, to byłem totalnie zielony, jeżeli chodzi o jeżdżenie. Drugi raz, jak wystartowałem, to był zeszły rok, ale to był taki rok, że tak naprawdę nie wiedziałem, czy mi się chce w ogóle jeszcze jeździć. I pojechałem sobie do tego Maroka, bo lubię tę trasę i stwierdziłem, a to się przejadę. I no w zeszłym roku na przykład na checkpoincie zatrzymałem się na 8 godzin. Bo mi się nie chciało jechać dalej, było zimno, była noc. Tam było cieplutko. I ludzie do mnie pisali, co się stało, czemu się zatrzymałeś, nie? Chory jesteś czy coś, nie? Ja się po prostu nie chciało, nie miałem takiej potrzeby. No ale no, naprawdę fajnie mi się to jechało. Ale później pamiętam, że po tym pit stopie, jak przeatakowałeś, to tam dobrze odrobiłeś lokaty. Tam inni chyba zmęczeni jest. Zawodnicy tak, no byli, ja miałem, a ty tam końcówkę, no? Końcówkę pojechałem. Chyba ostatnie 300 km bez żadnego odpoczynku jechałem i bardzo fajnie mi się jechało. I faktycznie bardzo dużo ludzi wtedy minąłem, takich, którzy byli... No, takich zombie, no. Którzy po prostu tylko kręcą korbami. Dlatego ja zawsze powtarzam, nieraz warto się położyć, przespać te kilka godzin, bo z doświadczenia wiem i z doświadczeń innych ludzi, opowiadań innych ludzi, że później to procentuje w kolejnych kilometrach i ci osoby, którzy nie spali, pomimo, że zyskali ileś godzin na tym śpiącym, to później to się odmienia. Ta efektywność jazdy spadła, tak, nie? Na tyle, że ta osoba, która spała, ich wyprzedza i później już oni po prostu ledwo co jadą, toczą się na tym rowerze. Na pewno no, trzeba wypracować taki no, balans. No, jak uda nam się to wypracować, no, to będzie chyba klucz do sukcesu. Bo jestem pewien, że czołówka nie będzie za dużo spała. Nam podejrzewam, że po 4-5 godzin Łącznie. Na całym wyścigu. Ja pierdzielę. Może być tak, jak godziny. Tak, zobrazujcie to, jaki jest czas w ogóle ukończenia takiego wyścigu takim normalnym tempem, plus minus. 100 godzin? Poniżej 100 godzin. No. I tylko 4 godziny się śpi, tak? No, no zatrzymasz się powiedzmy w jednym miejscu, najlepiej jak to jest jakieś komfortowe miejsce, żeby tam faktycznie ten sen był... Nie jeździcie graweli, nie ma sensu. Może by coś dał ten sen, nie? No bo jak się ktoś położy gdzieś pod jakimś krzakiem, zimno będzie, no to co z to tego, się jak się zamknie oko, ale no to nie ma regeneracji, no nie? Co chwilę będzie się natomiast przebudzał, no to nie ma sensu. Fajne jest to, że na checkpointach faktycznie to można się zatrzymać, są łóżka, które można sobie wynająć. Są ogrzewane miejsca, bo tam jest naprawdę zimno w nocy. I te budynki są, oni raczej nie ogrzewają budynków, ale specjalnie właśnie na okres wyścigu dogrzewają, żeby ci ludzie mogli się tam zregenerować trochę, więc mój taki skryty plan jest taki, żeby faktycznie gdzieś się zatrzymać właśnie w tym ciepłym miejscu, zjeść, przespać się parę godzin i pojechać już później dalej do mety. Czyli to na 500 kilometrze. 500, na drugim 600, checkpoincie. No, na drugim checkpoincie. No, jak się uda nam dojechać drugiej doby, bo co jest jeszcze ciekawe, start jest o 17 albo 18. Start wspólny. A w ogóle kiedy tam zachodzi słońce o tej porze? Kiedy tam się robi ciemno? 19 chyba. 19. Jest 12 godzin. Czyli tak normalnie 12 mniej więcej. Czyli pół na pół mniej więcej, nie? No i wschód jest gdzieś koło 7, więc jest tak pół na pół. Nie? Czyli bo na dzień jest... dobry w nocy, po prostu jedziecie tak, w nocy. Tak, to jest... To robi niesamowite wrażenie. To myślę, że w Polsce nikt nigdy czegoś takiego nie widział, ale no, pierwsza część wyścigu to jest podjazd. I
jak się powiedzmy tam po godzinie, dwóch, trzech odwrócisz i popatrzysz, co się tam dzieje z tyłu, no to jest no niesamowite, jak te lampki świecą na przestrzeni 20-30 kilometrów, nie? No to jest, wiesz, to jest, no, wow, nie? Piękny widok, nie? A jak z przodu jest tylko kilka lampek, to już jest super. No. No ale powiem wam, że też tak mi zaświeciło się, bo sam organizuję proziaka z Witkiem i też tak po prostu człowiek rozkminia. Wszyscy startujemy rano jak najwcześniej, żeby ta długość po prostu jazdy w ciągu dnia była jak największa, ale faktycznie może po prostu można zmienić formułę i zrobić ją na wieczór, nie? Żeby po prostu ludzi... To na pewno skłoni ludzi do tego, żeby nie? posmakowali nocne jazdy na rowerze. Ci, którzy tego nie robią na co dzień, no to no, wtedy byliby zmuszeni do tego, nie? No ciekawe, mogłoby być to, myślę, że ciekawe. A powiedzcie mi jeszcze jedna ważna rzecz, bo mamy okres zimowy. Wiele osób jest na takim roztrenowaniu, nikomu się nie chce jeździć, wszyscy odpoczywają, wszyscy szukają innych aktywności fizycznych, nie wiem, jeżdżą na nartach, biegają, chodzą na siłownię. Jak przygotować się do takiego wyścigu w takim czasie i jak przygotować się przede wszystkim, no nie oszukujmy się, przed sezonem na taki wyścig? No dla mnie to będzie na pewno duża nowość, bo ja nigdy w zimę jakoś tam mocno nie jeżdżę do pracy i z powrotem cały czas to podkreślam. Jakichś wielkich, długich treningów nie robię. Niestety w tym przypadku musiałem to zmienić i tam wpleść w te moje wyjazdy do pracy jakieś dłuższe treningi weekendowe, typu 200 km. No całe szczęście, że no ta pogoda trochę odpuściła, no bo mieliśmy mróz i zimę w listopadzie, no w grudniu się trochę ustabilizowało, jest cieplej, jest możliwość tych kilometrów narobienia, dlatego w tej przerwie świąteczno-sylwestrowej postanowiłem właśnie przyjechać tu na Śląsk i tych kilometrów, tą bazę kilometrową jakby odnowić jakby sobie w nogach, przyzwyczaić ciało do takiego długotrwałego wysiłku, bo to nie jest tak, że godzinę siedzi w tom i we w tom i to wystarczy. Nie, po prostu tyłek, kręgosłup, nadgarstki, wszystko trzeba odpowiednio jakby odbudować po tym sezonie, bo po sezonie wiadomo, trochę się odpoczywało, jednak to ciało zapomniało tych długich dystansów. Dlatego tu jestem, dlatego tu przyjechałem, dlatego chcę wrócić. To będzie mój chyba taki ostatni podryw takiego mocnego, długiego treningu, a później zostaną jakieś takie interwałowe wyścigi krótsze. Uważam, że to mi wystarczy, czuję się dobrze, uważam, że dobrze jestem na dzień dzisiejszy przygotowany, byle to podtrzymać na początek lutego i będzie bardzo dobrze. No, Radka akurat nie mam jak śledzić, bo Radek nie ma Instagrama. Mam nadzieję, że w końcu się ten Instagram i u ciebie pojawi i w tych social mediach zaistniejesz, chociaż nie jest to, umówmy się, konieczne w żaden sposób, ale u Łukasza na Instagramie aż wrze, jeżeli chodzi o to, jak te mięśnie puchną na tej siłowni, jaką ilość treningów robisz, bo widziałem, się tym chwalisz. I no widzę, sobie mocno koksisz, że tak powiem. Nie nazwałbym tego koksieniem, bardzo dobrze, bardzo ale słusznie. No, ja zimę zazwyczaj staram się przepracować siłowo i przygotować nogi, faktycznie poprawić siłę. Wiadomo, że na długie dystanse to może nie ma aż takiego znaczenia, natomiast jak się już przygotuję, zrobię tą bazę, to się bardzo dobrze czuję, bo mam siłę, żeby szybciej jechać. Więc lubię taką formę przygotowania. Oczywiście są rzeczy, których nie wrzucam na Instagrama. Czyli to są takie malutkie hantelki, jak sama. To są bardzo nudne. I tak, no, przez niektórych krytykowane, a jest to jeżdżenie na trenażerze, nie? Ale robię treningi nie dłuższe niż 3 godziny na trenażerze. Raczej godzina, półtora i takie mocne treningi. No i w zależności od pogody czasem staram się wyjść na zewnątrz. Ale nie lubię jeździć zimą na zewnątrz, bo no niestety powietrze nie jest zbyt świeże w miejscu, w którym mieszkam. Kraków. Dokładnie. No i coś śmieszne, że w samym Krakowie to powietrze jest w miarę okej, natomiast żeby zrobić dobry trening, trzeba wjechać za Kraków i tam się... To się już wiąże z długą wycieczką poza Kraków. No nie, chodzi o to, że w Krakowie jakość powietrza jest w miarę okej, natomiast wjeżdżając za Kraków mi od razu zaczyna boleć głowa, bo no niestety ludzie... Nie oszukujmy się kopcom, wszystkim, co się da. Nie? Więc nie lubię aż tak tego typu wyjazdów. Robię to, bo muszę. No ale też staram się w okresie zimowym też gdzieś pojechać i pojeździć sobie w fajnym miejscu, w cieple.
No i w tym roku też pojadę. Czyli przygotowywanie, jak wszyscy, za granicą, w ciepełku, z dala od śniegu, z dala od mrozu, z dala od niskich temperatur. A powiedzcie mi, czy w sezonie 2024 planujecie jeszcze jakieś starty wspólne? Takie razem, w parze, w tandemie, w duecie? Dobre pytanie. No. Zobaczymy. W tej chwili nie mamy takich planów. Zobaczymy po tych zawodach, jak będzie nam się udało, jak będzie się nam udawała ta współpraca. Nie wykluczamy tego. Jak się nie pozabijacie, nie wykliniecie się gdzieś po drodze, to będzie dobrze. Bo to dobrze, jest spontaniczne tematy, tak samo jak ten wyjazd do Maroka był też takim spontanicznym. Tak. Wiesz, może się urodzą jakieś nowe tematy. Najpierw skupiamy się na tym wyścigu. Jeżeli fajnie będzie się nam jechało, to kto wie. Fajne jest to, że w Polsce na przykład można jechać w wyścigu ultra razem, współpracować. Jest chyba kilka wyścigów, w których jest jakiś tam zapis, że jest to niedozwolone. Jest wyścig self-supported, natomiast każdy inny wyścig można sobie pojechać we dwóch. Nie? I to jest, no, ja też byłem takim radykałem, bym powiedział, jeżeli chodzi o te wyścigi ultra i self-supported. Ja zawsze uważałem, że self-supported to self-supported. Trzeba jechać od startu do mety samemu, nie można tam po zmianach jeździć, czy tam współpracować, czy tam dzielić się jedzeniem, wodą, dętką i tak dalej. Jeżeli ktoś się ściga i faktycznie chce zająć tam jak najlepsze miejsce, to niech to zrobi samemu. Natomiast zmieniłem zdanie. No. A kiedy? W jakim momencie? Jak mi brakło picia, a Radek mówi spokojnie, jest sklep za 30 km. Nie dał ci wody z bidonu, tylko ci powiedział, że 30 km. No, już wtedy jego wypiłem i dalej było 30 km, także no tak. I tam w tym sklepie nie można było kartą płacić, a my oczywiście gotówki zero, nie? No i ale dostaliśmy gratis butelkę wody 5-litrowej. I nas pani uratowali. Pani nas uratowała. A tak poważnie to. Kurczę, no tak jak ciebie, mnie już też nudzi to jeszcze, znaczy nudzi, no jest to takie wykańczające psychicznie trochę, te nocki samemu. Czasem jest fajnie, ale jeżeli to co dwa tygodnie, czy co w dłuższym, takim częstszym okresie się to robi, to naprawdę nie ma człowieka ochoty. Tak, na początku to było wielką frajdą, bo to było wielkie wyzwanie radzenia sobie swoimi słabościami sam. No i jeżeli człowiek stwierdził, że już okej, jest w stanie wszystko przetrwać, to później czegoś mu jednak brakuje, takiego towarzystwa. No i to się zmienia chyba też w ogóle punkt widzenia na całe wyścigi, nie? Ja na przykład tak mam, że wyścigi wyścigami, fajnie jak są, ale fajnie sobie pojechać z ekipą, zapakować się tak, jakbyśmy na przykład objeżdżaliśmy Proziaka chociażby, nie, na 3 dni. Wiesz, lajcik, odpoczywasz, piwko wieczorem, pogaduchy. Na trasie też pogaduchy można pośmiać, nie? Czasem jak się nie chce jechać, to się leży pod drzewem przez godzinę. To jest też chyba fajne, nie? Takie po prostu spędzenie czasu i takie wspólne zmęczenie się, nie? No o to chodzi, no przecież nie jeździmy tylko, żeby się ścigać, żeby te rekordy pobijać, tylko żeby spędzić wspólnie czas na tym, co lubimy robić, czy na jeździe na rowerze. Takie. Czyli takie magazynowanie dobrych wspomnień i po prostu dobra zabawa z tego wszystkiego. Mnie tego Piotr Wierzbowski nauczył, bo jak z nim pojechałem... Pozdrawiamy Piotrka w ogóle. Jak pojechaliśmy razem do Berlina, bardzo to wspominałem, dużo osób mówi, że Piotr Wierzbowski mnie zepsuł, bo zacząłem nocować na ultra, czego nie robiłem. Przestałem gdzieś tam, kliknął ale... cię, tu nie jadę lądu. No właśnie. Nie, ale to mi się oczywiście podoba. Ja oczywiście się ścigam i nie będę często nocował, ale to jest naprawdę fajna sprawa, że człowiek może trochę odsapnąć od tego roweru, a nie ciągle ten rower i piłowanie tych kilometrów. A powiedzcie mi, skoro w parze mamy wyjaśniony temat, czyli jest zawieszony w czasie do wyścigu w Maroku, gdy dotrzecie się tak ostatecznie, więc skoro nie w parze, to solo. Jakie ty masz, Łukasz, bo wiem, że u ciebie plany są dość spore, jeżeli chodzi o start 2024. No ja chcę przede wszystkim nadrobić stracony zeszły rok. Zeszły rok, kiedy nie mogłem pojechać, bo tam zdrowie mi nie pozwoliło na to. No i po Maroku jest jeden wyścig w Polsce, który chcę przejechać. Mam nadzieję, że Radka też tam spotkam. Znaczy, jestem pewien. Później będę się przygotowywał na Tour Divide, który miałem przejechać w zeszłym roku. Nie udało, znaczy w tym roku. W tym roku i nie udało się, więc chcę tam pojechać. A później są jeszcze dwie imprezy. No powiedz, pochwal się. Na innych kontynentach. Pochwal się.
Jedna jest jedna, w szczególności dla mnie jest naprawdę, no, ja bym sam chciał przejechać. Jakbym miał troszeczkę więcej czasu, to z miłą chęcią bym się wybrał na to i to jest właśnie Chile, tak? No, wybieram się do Chile na wyścig przez Andy. On jest w listopadzie, więc masę czasu, masę rzeczy może się jeszcze zmienić, ale no już jestem zapisany, więc chcę tam pojechać, a w międzyczasie chcę jeszcze wcisnąć chyba jeden z moich ulubionych wyścigów, czyli Silk Road Mountain Race w Kirgistanie i chcę znowu tam pojechać. I też jestem już tam dogadany, tylko wsiąść, przejechać, wrócić. Czyli ambitne plany, głównie, no zresztą jak na ciebie przystało, zagraniczne plany. A ty, Radziu, jakie plany w no tym roku? Aż takich ambitnych nie mam planów, no to wiadomo. Chyba, że coś ja się nagle nie mam, urodzi, nie? Nie mam. Chyba, że dostanę propozycję od Łukasza. Wiadomo, trochę i problem z wolnym czasem, z urlopem, bo no niestety urlop jest ograniczony. Ja też dużo urlopu wykorzystuję na te wyjazdy w Polsce, więc prawdopodobnie będę jeździł tam, gdzie lubię. Wrócę na te ulubione swoje trasy polskie i pewnie będziecie mnie widzieć tam, gdzie zawsze mnie widzicie. Pewnie będę na bardzo dużo, w wielu miejscach w tym roku, tak jak zawsze. To pewnie się nie zmieni, chociaż zawsze sobie obiecuję, że w końcu muszę sobie odpuścić, trochę odpocząć, ale jeżeli, no właśnie, jeżeli spotykam do takich ludzi, rozmawiamy, no to no dlaczego właśnie, dlaczego mam zrezygnować z tej przyjemności spotkania, właśnie rozmowy z takimi osobami jak wy, więc. Ja w ogóle liczę, Radzio, że ty się u nas pojawisz, bo a propos nowości na Proziaku, bo Proziaka oczywiście was zapraszamy 20-23 czerwca 2024 roku i mam nadzieję, że na tym wyścigu będziemy cię gościć i w końcu do nas przyjedzie, że nie będzie to kolidować z żadną inną imprezą, jak to bywało w tym roku. No, kalendarz oczywiście jakiś tam napięty jest, postaram się być. W tym roku nawet chciałem przyjechać, miałem taką ochotę, bo to dla mnie będzie nowy wyścig, tym bardziej w górach. Często w górach nie jeżdżę, aczkolwiek bardzo lubię jeździć w górach, więc postaram się przyjechać. No, zobaczymy, co się wydarzy, ale zrobię wszystko, aby na tym wyścigu być. Bo w Bieszczadach rozumiem, że już byłeś, jeździłeś, byłem. Ale... No PGR też, na przykład albo PGR też tak, jechałeś tamtędy, no. No to u nas jest troszeczkę bardziej to rozbudowane, tak naprawdę dostajecie taką małą pigułkę bieszczadzką w postaci Proziaka, więc tych dystansów też macie sporo do wyboru, bo macie seteczkę, trzysetkę i pięćsetkę, więc jeżeli chcecie pojeździć gdzieś w ładnych okolicznościach w Bieszczadach, to jak najbardziej Proziaka wam polecamy i mam nadzieję, że z tobą, Radku, będziemy się tam widzieć. Panowie, też was nie chcę zagadywać, bo wiem, że przed wami długa droga. Powrót do domów. Nie, no. Ale nie, W plecy wieje, także szybko zejdziemy. Bo wy tu, żeby była jasność, chłopaki tu już nie siedzą tylko przez ten filmik, tylko już nieco dłużej, więc też nie chcę ich tutaj trzymać. Nie wiadomo ja Łukasza ile. Tak namawiałem na powrót. Mówię, Łukasz, o tak trochę był sceptyczny tego powrotu. No, nie chciałem się strasznie. Pokazuję mu prognozę pogody. Wiatr w plecy będzie mieć, bo wie, z południa na północ. To lecimy. No i lecimy. Chłopaki, powiem wam, że ja jestem pod wrażeniem tego, co wy robicie i w ogóle jak słucham tych opowieści waszych i tego, jak się przygotowujecie, w ogóle jaki entuzjazm macie w tym wszystkim, to wam aż po części trochę zazdroszczę. Mam nadzieję, że i mi kiedyś się udzieli wasz entuzjazm i też gdzieś kiedyś za granicę pojadę na taki wyścig. My oczywiście w sezonie 2024 jako Velopoint, który prowadzimy tutaj z chłopakami, będziemy was wspierać. Mam nadzieję, że większej ilości imprez i mam nadzieję, że te rowery, które otrzymaliście, które też po części zorganizowaliśmy z Aspire, czyli z producentem, znaczy z dystrybutorem marki Cannondale na Polskę. Mam nadzieję, że Radziu będzie ci służył bardzo dobrze w tym roku. Tak samo mam nadzieję, że rower, który dla ciebie, Łukasz, złożyliśmy, da wam pierwsze miejsce w AMR-ze. Ubierze was Endura, czyli marka, którą też tutaj mamy na sklepie od A do Z. Od zimnej odzieży do ciepłej odzieży będziecie, myślę, że wy ubierani elegancko. A co przyniesie rok 2024? Zobaczymy. Ja od siebie i cała nasza ekipa Velopointu życzymy wam tego, abyście przywieźli pierwsze miejsce za Atlas Mountain Race. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze, dużo zdrowia, bo 2024 rok zapowiada się fajnie i oby tak się skończył również. Także dziękuję, że odwiedziliście mnie, chłopaki. Fajnie, że przyjechaliście. Bardzo się z tego cieszę i na naszą współpracę również. No i mam nadzieję, że będzie owocna i taka, jaką sobie życzycie. My się z wami żegnamy powolutku. Chłopaków wysyłamy do Krakowa, żeby troszkę zaczerpnęli świeżego powietrza.
A, musimy jechać, bo oby wiatr się nie zmienił na północny. Będzie, nie? Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Cześć. Dzięki.